Panie Marszałku, Wysoki Senacie. Ten punkt brzmi informacja dla Sejmu i Senatu o aktywności polskiego rządu w czasie trwania określonej prezydencji, w tym wypadku prezydencji francuskiej. Muszę powiedzieć, że zawsze przy takich punktach, przecież powtarzamy je co pół roku, mam pewien problem, co powinno być przedmiotem oceny, analizy, specjalnej troski, o co powinniśmy pytać, czy na co zwrócić uwagę. Generalnie od razu powiem, że nie jestem zwolennikiem takiej sytuacji, w której przewodnictwo sprawuje państwo, w których odbywają się tak poważne wybory, jak odbywały się we Francji. Francja to potężne państwo z długą historią własnej administracji, więc oczywiście poradziło sobie z tym wyzwaniem. Ale zawsze to jest kłopot, zwłaszcza, że te prezydencje są półroczne, zaledwie półroczne, więc ten wysiłek musi być rzeczywiście duży. Ja pamiętam wystąpienie prezydenta, który zapowiadał określone priorytety. Te priorytety oczywiście to są propozycje francuskie, ale dla całej Unii Europejskiej. Tamte elementy, które się pojawiały jako najważniejsze, to była suwerenna Europa, modyfikacja w ekonomii, chodziło o modyfikacje po pandemii, bardziej ludzka twarz Unii Europejskiej czy samej Europy. No i był przegląd polityki azylowej, lepsza ochrona granic, jak i również reforma Schengen. I te dwa tematy, na które zwracam uwagę w pytaniach, czyli generalnie rzecz biorąc podatek węglowy, on został częściowo wprowadzony, jak i również regulacje dotyczące internetowych gigantów, co w ogóle nie zostało zakończone, tylko zrealizowane w formie pewnej dyskusji. I tu od razu powiem, że francuskie media pisały o tym, że ta dyskusja była mało satysfakcjonująca, bo brakowało konkluzji. Ale przechodzę do tych elementów, które są najistotniejsze, najważniejsze, bo oczywiście powinniśmy patrzeć na tą Unię Europejską, i politykę realizowaną przez pryzmat naszych interesów. Podzielam pogląd mojego przedmówcy, kolegę senatora Bogdana Klicha, że ja nie pamiętam, aby Unia Europejska tak sprawnie realizowała pewne zadania w tak ważnym, wrażliwym elemencie, jak w przypadku koniecznych aktywności związanych z pomocą Ukrainie. Przebiegało to niezwykle sprawnie, przebiegało to na bardzo wysokim poziomie, adekwatnie do potrzeb, ale chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden element. Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi, że ta aktywność na rzecz Ukrainy była pokłosiem fenomenalnej obrony przez samych Ukraińców ich państwa, ich państwowości. Obrona Kijowa, jak i również doprowadzenie do sytuacji, w której suwerenność stała się wartością niebywale wysoko postawioną, powodowało, że cała Unia Europejska patrzyła na to z i niedowierzaniem, i z zachwytem i prawidłowo na to reagowała. Zwracam na to uwagę, bo sami Ukraińcy mieli ogromny wpływ razem z prezydentem Zeleńskim na to, że Unia Europejska reagowała tak szybko, tak sprawnie i tak adekwatnie. Druga rzecz dla mnie bardzo istotna to oczywiście środki finansowe, sposób ich wykorzystywania i priorytety. Te priorytety, które Unia Europejska ma nie w czasie prezydencji francuskiej, choć także, bo one funkcjonują już od pewnego czasu, to przede wszystkim polityka klimatyczna z ogromnymi środkami finansowymi, finansami, które są dedykowane właśnie tym problemom. I proszę zwrócić uwagę, że my stoimy do tej całej polityki bokiem. Ja już pomijam te elektrownie wiatrowe, energię odnawialną, która w jakimś sensie została zablokowana w 2016 roku, mówiliśmy o tym wielokrotnie, ale stoimy bokiem, nie wykorzystując tych środków europejskich zgodnie z pewnymi priorytetami. I choć została wymieniona kwota na przykład samych kar, jakie Polska ma nałożone w chwili obecnej, to nie da się tej kwoty powiedzieć dosłownie w określonym czasie, że ona jest taka i taka, bo ten licznik cały czas bije. Ona jest nieskończona. Ja sądzę, że w najbliższym czasie, w tym roku, dojdzie do kwoty 3 miliardów. Patrząc na to wszystko, co jest związane także ze skutkami i licząc to wszystko. Ale zwrócę uwagę na coś, na co nie jest zwracana uwaga. Otóż nam przynależy, o ile pamiętam, 158 miliardów złotych w zaokrągleniu. Tam są te kwoty powyżej 100 miliardów, 107 chyba, które mają charakter dotacji i pozostała kwota, która jest pożyczką. Pożyczką, na którą zgodziła się także Polska. Ale od tego czasu, od którego te środki się nam przynależą, czy są zapisane, mija kilkanaście miesięcy, a w tym czasie mamy określoną inflację. Ja policzyłem, że z samego tytułu inflacji,
Straty Polski wynoszą ponad 30 miliardów złotych. Wszystko to, co mogliśmy zrealizować z tych środków europejskich, które na nas czekają jeszcze, tam wiszą, mogliśmy rozpocząć rozmaite inwestycje przed tą inflacją, a więc wartość tych środków, krótko mówiąc, byłaby w skutku dużo większa niż w chwili obecnej. Ponad 30 miliardów mamy strat wynikających z inflacji, wzrostu wartości euro, ale nieproporcjonalnej do inflacji i samej inflacji. Wszystko rośnie. Robocizna rośnie, materiały budowlane rosną, koszty operacji finansowych związanych także z ochroną na przykład klimatu rosną i to rosną w tempie często wyższym niż te pokazywane w koszyku inflacyjnym produktów żywnościowych. Druga rzecz, która bardzo mnie martwi. Otóż zwiększa się dystans pomiędzy państwami, które wymieniał pan senator Klich, a Polską, bo nie te środki już inwestują. Te środki już pracują. Te środki, które w części były tytułowane nawet jako środki, które pozwalają Europie wyjść z okresu pewnego kryzysu po pandemii. One zostały zainwestowane i mają określony efekt w służbie zdrowia, w aktywnościach edukacyjnych związanych z ochroną klimatu, związaną z bezpieczeństwem energetycznym, rozmaite. To państwa decydowały, jakie konkretne zadania realizują. Ale mamy też samorząd terytorialny. Ten samorząd terytorialny, który na te środki czeka w bardzo trudnych okolicznościach związanych przede wszystkim ze spadkiem własnych dochodów i nakładanie na samorządy określonych zadań związanych na przykład z uchodźcami z Ukrainy, ale nie tylko. W związku z tym mamy tutaj kolejne rozwarstwienie, które musi budzić niepokój i chcę na to zwrócić uwagę. I ostatnia rzecz, też niezwykle ważna. Jak się Polska porusza na salonach europejskich? Ja uważam, że niezdarnie. Bardzo mi zależy na tym, aby było inaczej. No, trzymam kciuki za pana ministra, trzymałem kciuki za poprzednika, ale bardzo mi zależy na tym, żeby Polska na tych salonach unijnych była po pierwsze szanowana, była przyjmowana właściwie, żeby nasze uzgodnienia były, krótko mówiąc, traktowane poważnie, ale żeby było też odwrotnie. Jeżeli składamy określone deklaracje w Brukseli czy w Strasburgu, podpisujemy się pod pewnymi zobowiązaniami, to one powinny być zrealizowane. Ja przyznam się, że patrzę na te środki finansowe, na te policzone przeze mnie ponad 30 miliardów, na prawie 3 miliardy rozmaitych kar, przez pryzmat własnych doświadczeń. Ja pamiętam, że w 93 czy 94 roku miałem takie postępowanie dyscyplinarne, bo o miesiąc opóźniłem przekazanie dodatków, rozmaitych dodatków nauczycielom. Dlaczego? Dlatego, że z opóźnieniem dostałem środki finansowe z rządu. To była połowa roku. Na skutek rozmaitych perturbacji. To orzeczenie zakończyło się dla mnie pomyślnie, po prostu uznano, że były warunki usprawiedliwiające, ale wtedy chodziło o kilkaset tysięcy złotych zaledwie i opóźnienie o jeden miesiąc. Miałem postępowanie wyjaśniające, postępowanie finansowe w tej sprawie. To jak w tej chwili potraktować miliardy opóźnione nie o miesiąc, tylko o kilkanaście miesięcy? To są rzeczy, które mogą być formułowane w postaci bardzo poważnych zarzutów o niegospodarność, o budowanie sytuacji, w której Polska będzie mierzy się i będzie się mierzyła z jeszcze większymi stratami. Ja nie chcę być dziś nadmiernie krytyczny, raczej chciałbym być nadmiernie apelujący o to, aby zakończyć ten ciąg zdarzeń, które przynoszą tak wysokie koszty państwu polskiemu i polskiemu obywatelowi, polskim podmiotom gospodarczym i samorządowi. Dziękuję bardzo.